Aerial Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w pierwszym odcinku nowej serii na kanale. W odcinku takim w zasadzie wstępnym, ponieważ dzisiaj będę analizował mecze Hogatego. Tutaj już mamy jego perspektywę. Zobaczymy na początku mecz 1v1, potem mecz 2v2. Ale mniejsza, co to będzie za seria? Otóż ta seria to będzie szkoła Rocketa. Hogaty prosił mnie, abym przekazał, że w trakcie tych gierek coś tam robił, czasami był AFK, więc żebym się nie dziwił, że to nie są takie jakby szalone rzeczy. Oczywiście tutaj w tle już widzicie mecz, ale to mniejsza, to zaraz się na tym bardziej skupimy. Generalnie seria Szkoła Rocketa będzie polegała na tym, że będę tutaj Hogatego uczył zagrań. Dzisiaj zobaczymy sobie jego replaye, jego powtórki, zobaczymy co tutaj można poprawić. Po prostu wyłapiemy największe braki, no i przy okazji też się skupimy na tym, co w danych sytuacjach mógł zrobić lepiej. Też wydaje mi się, że ciekawa dla was byłaby również seria, gdzie bym oglądał replaye na przykład widzów albo z danej rangi i mówił, jakie popełniają błędy. No ale mniejsza, skupmy się tutaj na powtórce, mam nadzieję, że wszystko wam przypadnie do gustu. Fajne jest to, że widzimy też kamerę na siebie, jak używa, i kamerę na piłkę. Fajne jest to, że są odnotowane właśnie zmiany kamery. Tutaj sobie ładnie przyjął, do boku. O, widzimy, że nie wiem, może wiedział, że ten odcinek będzie wysyłał i kto chciał tutaj przyatakować z powietrza, trochę przyaktorzyć, to znaczy przyaktorzyć, trochę nam tutaj zademonstrować umiejętności. Fajną sprawą jest na pewno to, a tutaj też chyba jakiś triczek pod publikę, że jak widzę, że nie ma boosta, to nie atakował tam piłki w narożniku, tylko się wycofał właśnie zabrać przyspieszenie. No i tutaj ma bramkę właściwie za darmo. Też Hogaty mi mówił, że ma zdecydowanie najniższą rangę na jedynkach, więc tutaj nie będziemy się sugerowali, że jest to jakiś giga super poziom, ale na pewno jest to przydatne tak po prostu, żeby zobaczyć, jakie zagrania może się nauczyć Hogaty wykonywać. Generalnie, no tutaj widzimy 3-0. Wiem na pewno, że będziemy musieli nauczyć Hogatego wznowień, bo tak jak widzicie, nie wykonuje on podwójnych flipów. Tak jakby tylko raz skacze do piłki, już przy samej futbolówce. A optymalnie wykonywać powinno się przynajmniej te dwa takie skoki. To znaczy przynajmniej, no po prostu dwa skoki. Okej, znowu, tym razem wygrane wznowienie, ale tak jak mówię, Hogaty ma niską rangę na jedynkach, więc te wznowienia pewnie nie będą nawet za często przegrywane. Sam Hogaty mi mówił, że... O, tutaj w ogóle bardzo fajne uderzenie, fajnie to podbił w bardzo trudne miejsce, aż sobie przystopowałem powtórkę na chwilę. Tutaj już na pewno zwrócę uwagę, że po tym wykonaniu wznowienia, przez to, że właśnie Hogaty nie używa flipa, tylko podjeżdża do piłki, nie posiada żadnego boosta, co jest wielkim minusem, ponieważ później no nie ma jak szybko dojechać do piłki. Nie ma jak wyprzedzić przeciwnika, żeby na przykład na środkowego boosta dojechać, więc pamiętajcie, żeby zostawić sobie boosta. No ale to jest kwestia tego, żeby robić flipa na wznowieniu. Zobaczymy, co tutaj zrobi Hogaty. No lekko oddał piłę, mógł sobie uderzyć do prawej lekko i potem bęgier, ale no wiadomo, błędy się popełnia. Tutaj też jest taka sytuacja, a cofnę trochę pierwszy raz. Sytuacja jest taka, że ten ziomek dopiero opada i nie ma flipa, a Hogaty już wyskoczył. To znaczy, chodzi mi tutaj o to, że niepotrzebnie się tak bardzo pośpieszył, bo mógł po prostu poczekać jeszcze na ziemi, aż ten opadnie i by miał dużo łatwiej, mógłby dużo więcej boosta zaoszczędzić i dużo mocniej tą piłkę uderzyć, jakby po prostu został w tym miejscu. Jak widzimy, właśnie nie ma przyspieszenia przez to, że tak trochę wcześniej wyskoczył. Hogaty strasznie defensywnie lubi grać. Widzi, że przeciwnicy tutaj strasznie... O, na przykład ten leci na powietrze. Atak z powietrza, no i w sumie strzela bramkę, ale Hogaty widzi, że tutaj przeciwnicy zwykle próbują jakieś zagrania, które im nie wychodzą i potem łatwo można to kontratakować. No i powiedzmy, że no dobra, no już nie będę na to narzekał, to na wyższych rangach była inna zagrywka preferowana. Tutaj jak widzimy, przeciwnik strzela samobuja. O, i wyszedł, poddał się. Okej, dobra, mniejsza. Z tego meczu jedynkowego na pewno mogę powiedzieć, że te kick-offy są do wymiany. Wiecie co? Myślę, że więcej wyciągniemy z powtórki 2x2. No i dobra, powtórka 2x2. Tutaj myślę, że będzie znacznie więcej ciekawych informacji. Na samym początku fajnie Hogaty ubezpiecza tyły. Oj, brakuje half-flipa. Już wiem, że na pewno będzie trzeba Hogatemu powiedzieć o half-flipie. To znaczy, nie wiem, czy nie umie go wykonywać, ale wydaje mi się, że może nie umieć zdecydowanie. Jakby umiał, to by to wykonywał. Wiecie, co to half-flip zresztą. No, jak nie wiecie, to zobaczycie, bo na pewno to będzie pewnie nawet w pierwszym odcinku tym takim już z Hogatym. Pokażemy, co to half-flip, bo w takich sytuacjach byłoby to bardzo przydatne. Tutaj widzi fajnie, że tam jest walka, więc zostaje z tyłu. No tutaj znowu bardzo fajnie Hogaty się zachował, cierpliwie. Tutaj już trochę mniej cierpliwie, ale powiedzmy, że zblokował i pada nawet po tym bramka. A Butz się tam przybija w narożniku. Hogaty faktycznie widzi, że nie, by z tego nie miał szans strzelić, kąt był niemożliwy.
a But tutaj dalej próbuje coś zrobić, w sumie niepotrzebnie, ale Hogaty fajnie, cierpliwie się zachował, podjechał w odpowiednim momencie. Tutaj dalej czeka, widzi, że Abut tam walczy z piłką. Abut chyba bardzo lubi tą piłkę, bo widzimy, że jeździ w poprzek. Z jednej strony można powiedzieć, że Abut tak jakby przejsuje piłkę, z drugiej strony Hogaty też tak nie wyjeżdża, więc się tak naprawdę uzupełniają fajnie. Wiadomo, że to jest mecz z randomem, z tego co wiem, ale się tak naprawdę uzupełniają. Hogaty defensywnie, o tutaj super sprawa, że przeskoczył obrońcę, to znaczy obrońcę, że przeskoczył tego gościa, co chciał zniszczyć Hogatego, to naprawdę bardzo fajne, mało kto tak robi. Tutaj wiadomo, nie powinien Hogaty się odrywać od ścianki, zwłaszcza jak nie ma boosta, bo to jest po prostu strata piłki. Tutaj udało się to przeskoczyć. No, powiem tak, tu się ciekawe rzeczy dzieją. Ciekawe rzeczy się dzieją, ale jest powiedzmy, że okej. Znowu Hogaty fajnie ubezpiecza tyły. Chyba będzie demo. O nie, nie trafi w Hogatego. To znaczy, generalnie, tutaj trochę cofnę, bo Hogaty, to jest kwestia tego, że pewnie miał jakąś piosenkę puszczoną, ale polecam nie mieć puszczonej piosenki, bo wtedy bardzo trudno jest na przykład usłyszeć przeciwnika i tym samym wiedzieć, gdzie jest przeciwnik. Po prostu ten ziomek pewnie chciał nawet zniszczyć Hogatego i jechał to zrobić. Tutaj widzimy, jedzie. I Hogaty w ostatniej chwili, no nie. On po prostu go wymieniał, to jest niezrozumiałe. Ten ziomek miał tak jakby Hogatego wystawionego na tacy, mógł go zniszczyć, przez to zrobić przewagę liczebną, ale tego nie zrobił, więc dobra, ja się już nie będę wypowiadał, bo widzimy, że to dziwne zagranie, chyba że po prostu myślał, że Hogaty będzie skręcał. Dobra, nieważne. Po prostu tak się nie stało, ale w każdym razie musicie zwracać uwagę na to, czy nie słyszycie silnika przeciwnika z pleców, żeby nie dać się zniszczyć. Hogaty jest strasznie daleko w defensywie, co jest trochę negatywne, ale z drugiej strony wygrywa i na tej randze to chyba naprawdę takie zachowanie wystarczy, nie trzeba się tak bardzo podłączać do ataku. Tutaj znowu Hogaty strzela bramkę i bym powiedział, że strasznie złe zachowanie było tego teammate'a Hogatego, że on w zasadzie stał sobie tutaj, no nie wiem, on nic nie asekurował. Hogaty by musiał, no nie, Hogaty wyskoczył, jakby nie trafił, to by była bramka dla pomarańczowych, bo ten ziomek się w ogóle nie cofnął i tutaj znowu zakręca, jest pod piłą zamiast cokolwiek zrobić, także tutaj nie błąd Hogatego, ale tego jego teammate'a. Hogaty strzela bramkę, więc bardzo fajnie, no ale te wznowienia naprawdę, co Hogaty zużywa całe przyspieszenie i nie robi flipa, to są bolesne. Ja wiem, że on to wygrywa, że bardzo często to wygrywa, ale brak boosta, no generalnie będzie się musiał tego nauczyć prędzej czy później, więc pewnie będzie jakiś tam szybki poradnik do prostego kick-offa na proste wznowienie. Tutaj 3-0, ładnie się Hogaty ustawił na długim słupku, żeby, no żeby po prostu mógł zdążyć na jak największą liczbę możliwych sytuacji. Nie, no generalnie bardzo mądrze, bardzo rozsądnie Hogaty się przemieszcza po boisku na ten moment. Tak widać, że gra bardzo defensywnie, jako taki support trochę, tutaj już wylew, no nie wiem co to można, zobaczmy go z boku perspektywy. Myślę, że po prostu to był jednorazowy wylew, już się po prostu nie skupił, no powiedzmy, że to był jednorazowy tam wylewik, ale nie, no naprawdę bardzo fajnie. Też ważne jest do odnotowania, w sensie nie wiem, czy powinienem takie rzeczy mówić, ale że na przykład Hogaty trzymał się tutaj. Część ludzi na niższych rangach by wjeżdżała na przykład na tak jakby na środek bramki, albo nawet dalej, co by sprawiło, że łatwo by im było strzelić tutaj za plecy. Hogaty się trzymał bardzo fajnie, więc tutaj naprawdę trzeba go pochwalić. Teammate mega wyjeżdża i znowu się wywalił. Czekajcie, zobaczę to jeszcze raz. Hogaty zagrał do prawej, no trochę sobie strasznie słabo przyjął tutaj, ale to nie zmienia faktu, że ten taki Abut, no nie wiem na co on czekał, no zobaczcie jego perspektywę, no. On czekał tak jakby, nie wiem, jakby był prosem i... Zresztą... Na pro scenie też by nie mógł oczekiwać tam na podanie, bo stali tak daleko od siebie, że zostałoby przerwane. Ale okej, nie będę się skupiał już na tym teammate'cie, tylko na samym Hogatym. No nie, no te kick-offy to za każdym razem bolą tak samo. Tutaj fajne uderzenie, kolizje. Liczne. O, widzę, że znowu tutaj blokuje. Znowu tutaj brakowało half-flipa, więc na pewno to będzie do nauki. Myślę, że to będzie takie zagranie, które zdecydowanie się Hogatemu przyda. Tym bardziej, że jest bardzo proste do wykonania. I tutaj znowu fart w defensywie. Fajnie Hogaty to podskoczył, nie spanikował. Zagranie do tyłu, takie podanko. I się zrobiło nie trochę niebezpiecznie, nie wiem kto tam się zniszczył i się mecz skończył, właściwie 0-0. No i nie wiem co mogę powiedzieć, generalnie Hogaty jak widzieliście nie wykonuje praktycznie żadnych faktycznie zagrań mechanicznych, natomiast bardzo fajnie rozumie grę, bardzo fajnie się ustawiał, co naprawdę trzeba tutaj zaznaczyć, więc ta jego gra może wyglądać na tak jakby z perspektywy osoby co się nie zna, może wyglądać na bardzo niski poziom, to znaczy na bardzo niski poziom, na niższy poziom niż faktycznie jest, ale widzimy tutaj, że nadrabia dość
doświadczeniem, więc myślę, że jeżeli naprawdę w naszej serii nauczymy Hogatego paru podstawowych zagrań, paru tam fajnych trików, to będzie w stanie bardzo szybko awansować z rangą, takie mam przekonanie. Grand Champion naprawdę z takim rozumieniem gry jest jak najbardziej do zrobienia. No ale co, żeby to jakoś podsumować, to na pewno nauczymy Hogatego tak, w pierwszej kolejności half-flipy, bo są mega istotne i widzimy, że ich za bardzo, zupełnie nie umie wykonywać. W drugiej kolejności myślę, że wave dash, bo może nie jest to jakieś turbo potrzebne zagranie na tym poziomie jeszcze, to znaczy, no jest potrzebne, bo dużo to pomaga utrzymywać prędkość i oszczędzać boosta, ale to też będzie tak jakby ciekawe urozmaicenie, ponieważ wave dashy są bardzo przyjemne. Potem, nie wiem, nauczymy Hogatego zarówno wznowień, jak i tego, żeby na przykład zbierał boosty. Może potem jeszcze się skupimy na tym, jak się powinien dokładnie pozycjonować. No i potem, no nie wiem, już będzie leciało, zobaczymy też, co wy będziecie chcieli. Jakoś to wyjdzie, mam nadzieję, że seria wam przypadnie do gustu. Ja oczywiście zachęcam do zostawienia lajka oraz subskrypcji. Lecimy po, nie wiem, ile, po 40 000 do końca roku. Także miłego dnia i co? Elo, elo.